Tunele czasoprzestrzenne należą do najbardziej ekscytujących struktur w całym wszechświecie, ale ich faktyczne istnienie nie zostało jeszcze udowodnione. W wielu filmach science fiction te kosmiczne obiekty są wykorzystywane do podróżowania tam i z powrotem między dwoma odległymi punktami w przestrzeni w ciągu kilku chwil. Ale jaka jest teoretyczna podstawa tych zapierających dech w piersiach konstrukcji? Jakie jest prawdopodobieństwo istnienia tuneli czasoprzestrzennych? A jeśli istnieją, czy moglibyśmy kiedyś wykorzystać je jako galaktyczne tunele podróżne? W dzisiejszym filmie szukamy na to odpowiedzi. Chcesz dołączyć do nas w naszej podróży do największych tajemnic wszechświata? Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Tunele czasoprzestrzenne. W dziełach fikcyjnych, takich jak Interstellar czy Gwiezdne Wrota, gdy celem jest jak najszybsze dotarcie do odległego regionu wszechświata, podróż przez tunel czasoprzestrzenny jest zawsze najbardziej obiecującą alternatywą. Ale za pomocą kosmicznych struktur można również bez wysiłku opanować podróże w przeszłość. Tunele czasoprzestrzenne w świecie science fiction można traktować jako galaktyczne skróty lub okna w przeszłość. Ale co ma do powiedzenia nauka o tych ekscytujących tunelach, którymi możemy się wciąż zachwycać na dużym ekranie? Aby zrozumieć teoretyczne tło możliwego istnienia tuneli czasoprzestrzennych, musimy najpierw zrobić krótką wycieczkę do równań pola Alberta Einsteina ogólnej teorii względności. Zasadniczo postulowana struktura czasoprzestrzeni oznacza wspólną reprezentację trójwymiarowej przestrzeni oraz jednowymiarowego czasu w spójnej, czterowymiarowej strukturze matematycznej. Wszelkie formy masy, energii, światła czy ładunków elektrycznych mają bezpośredni wpływ na geometryczne właściwości czasoprzestrzeni. Sama czasoprzestrzeń również wywiera wpływ na wszystkie znajdujące się w niej obiekty. Ten efekt galaktyczny to grawitacja. Zasadniczo eksperci mówią tu o krzywiźnie czasoprzestrzeni. Aby podejść do pola grawitacyjnego o określonym rozkładzie energii z matematycznego punktu widzenia, najprostszym wariantem jest tak zwane rozwiązanie Schwarzschilda. To rozwiązanie opisujące pole grawitacyjne jednorodnej, nienaładowanej i niewirującej kuli. Chociaż metryka Schwarzschilda może nawet z dobrym przybliżeniem opisać pole grawitacyjne Ziemi, jej możliwości są wyczerpane, jeśli chodzi o opisanie czarnej dziury. Za pomocą metryki Schwarzschilda otrzymuje się w odniesieniu do nienaładowanej i nieobracającej się czarnej dziury trzy różne geometrie czasoprzestrzenne jako rozwiązania. Oprócz czarnych dziur istnieją również białe dziury i tunele czasoprzestrzenne. W czasie, gdy czarne dziury zawsze były znane z tego, że bezpowrotnie pochłaniają całą materię, promieniowanie i inne informacje przechodzące przez ich horyzonty zdarzeń, białe dziury są ich dokładnym przeciwieństwem. Te hipotetyczne byty nieustannie wyrzucają masę, a jednocześnie niemożliwe jest przekroczenie ich horyzontu zdarzeń z zewnątrz do wewnątrz. Ponieważ czarne dziury mają oprócz swojej zewnętrznej i wewnętrznej przestrzeni odpowiadające im przestrzenie lustrzane, ostatecznie powstaje teoretyczne przejście do białej dziury. Połączenie między tymi dwoma galaktycznymi anomaliami grawitacyjnymi nazywa się mostem Einsteina-Rosena, a cała połączona struktura ze wszystkimi jej elementami nazywana jest tunelem czasoprzestrzennym. W zasadzie można sobie wyobrazić, że tunele czasoprzestrzenne łączą dwa miejsca tej samej czasoprzestrzeni lub nawet punkty o różnej czasoprzestrzeni wieloświatu. Jak dotąd jednak w społeczności naukowej nie ma ani krzty eksperymentalnych dowodów na istnienie tuneli czasoprzestrzennych. W rzeczywistości wiele bardziej szczegółowych badań przyniosło zrozumienie, że tunele czasoprzestrzenne muszą być niezmiernie niestabilne. Dlatego Stephen Hawking podejrzewał, że cząstki normalnej materii wpadające do tunelu czasoprzestrzennego mogą szybko doprowadzić do całkowitego zawalenia się struktury. Aby zabezpieczyć połączenie z tunelem czasoprzestrzennym, potrzebny byłby specjalny stabilizator galaktyczny. Egzotyczna materia. Ogólne określenie egzotyczna materia jest niezwykle szerokie w fizyce cząstek elementarnych. Zasadniczo odnosi się do cząstek, które nie składają się z protonów, elektronów ani neutronów. Często termin ten odnosi się do niezweryfikowanej formy materii, która ma ujemną gęstość energii. Problem w tym, że istnienie takiej materii nie zostało jeszcze udowodnione. Na przykładzie tuneli czasoprzestrzennych, w których egzotyczna materia stanowi czynnik stabilizujący, oprócz ujemnej gęstości energii musiałaby wykazywać właściwości antygrawitacyjne. Jednak sposób, w jaki mogłaby powstać taka forma materii, a nawet jak powstałyby za jej pomocą tunele czasoprzestrzenne, jest wciąż gigantyczną tajemnicą, której rozwiązania obecnie nie widać.
Założenia ekspertów mówią, że tunel o średnicy zaledwie 1 metra potrzebowałby egzotycznej materii o masie Jowisza. Z drugiej strony badacz Matt Visser postawił tezę, że tunele czasoprzestrzenne mogłyby być tworzone z niewielkich ilości egzotycznej materii. Naukowiec z Victoria University w Wellington spekulował też, że specjalne formy kosmicznych strun mogły tworzyć tunele czasoprzestrzenne nawet we wczesnej fazie wszechświata. W kategoriach czysto teoretycznych oszałamiające obiekty byłyby zatem wykrywalne za pomocą efektu soczewkowania grawitacyjnego. Chociaż nie możemy powiedzieć z absolutną pewnością, czy tunele w ogóle istnieją, pozostaje jedno główne pytanie. Przypuśćmy, że galaktyczne tunele łączące naprawdę istniały. Czy wtedy moglibyśmy przez nie podróżować? Podróż przez tunel czasoprzestrzenny. Krótko mówiąc, nie mamy pewności. Aby podejść do kwestii, czy podróż przez tunel czasoprzestrzenny byłaby możliwa, należałoby najpierw zbadać jego podstawowe cechy. Czy technologia przyszłości kiedykolwiek będzie w stanie sztucznie tworzyć tunele czasoprzestrzenne? A może są stałymi składnikami wszechświata, których nie można manipulować ani tworzyć ludzkimi rękami? Czy pozostaną przepuszczalne na zawsze, czy będą przepuszczalne tylko w ograniczonym czasie? Co więcej, nie wiemy nic o tym, jaki proces może leżeć u podstaw tworzenia tuneli czasoprzestrzennych. Jak widać, hipotetyczna podróż przez tunel czasoprzestrzenny wciąż jest obciążona niezliczonymi, nierozwiązanymi tajemnicami. Gdyby jednak można było przelecieć przez tunel czasoprzestrzenny, moglibyśmy znaleźć galaktyczny sposób podróżowania w czasie. Chociaż byłoby możliwe, przynajmniej teoretycznie, dotarcie do punktów przyszłości z powodu dylatacji czasu, prawdopodobnie moglibyśmy opanować podróż w przeciwnym kierunku czasu za pomocą tunelu czasoprzestrzennego. Wymagałoby to przyspieszenia jednego końca obiektu do prędkości relatywistycznych. Ze względu na brak egzotycznej materii, wielu ekspertów zakłada, że podróż przez tunel czasoprzestrzenny, gdyby udało się go znaleźć, zakończyłaby się dla uczestników wielką katastrofą. Ze względu na dużą niestabilność, jaką przypisuje się tunelom czasoprzestrzennym, nawet najmniejsze zakłócenia, jak na przykład wejście statku kosmicznego, mogą doprowadzić do zawalenia się całej konstrukcji. W ramach tego procesu biała dziura ostatecznie oddzieliłaby się od czarnej dziury. Naukowcy są zgodni, że same białe dziury nie są wystarczające, bo w konsekwencji się rozpadną. Pozostałby statek kosmiczny uwięziony w czarnej dziurze, który nigdy nie byłby w stanie pokonać swojego horyzontu zdarzeń od wewnątrz na zewnątrz. Działające siły pływowe, panującej tam osobliwości w mgnieniu oka, rozszczepiłyby statek kosmiczny na jego atomy i całkowicie go rozdrobniły. Czy zatem nie jest w zasadzie niemożliwe przejście przez tunel czasoprzestrzenny pod warunkiem, że nie jesteśmy w stanie zdobyć niezbędnej masy egzotycznej materii? Jeśli podążać za wyjaśnieniami, które eksperci Aaron Wall, Daniel Jeffries i Ping Gao zaproponowali kilka lat temu, nadzieja na wykorzystanie tych galaktycznych tuneli podróżniczych nie jest jeszcze stracona. Fizycy teoretyczni odkryli w swoich badaniach nowy typ tuneli czasoprzestrzennych, które w zasadzie można przemierzać. Przełomowym faktem było to, że odpowiadające im tunele czasoprzestrzenne nie wymagają egzotycznej materii o ujemnej gęstości energii. Wymagana ujemna energia antygrawitacyjna mogłaby być generowana u wylotów tunelu czasoprzestrzennego z zewnątrz, a mianowicie ze specjalnych połączeń kwantowych. Gdy tylko obiekt wpadnie w istniejące połączenie dwóch czarnych dziur, może w wyniku pewnych zdarzeń w zewnętrznym wszechświecie w końcu wyłonić się ponownie z drugiej czarnej dziury. Ten scenariusz opisany przez Walla, Gao i Jeffersa jest z czysto matematycznego punktu widzenia odpowiednikiem teleportacji kwantowej. Odkrycie tych nowych tuneli czasoprzestrzennych zostało oparte na tzw. hipotezie REPR argentyńskiego teoretyka strun Juana Maldacena. Oznacza to założenie, że tunele czasoprzestrzenne między odległymi miejscami czasoprzestrzeni są równoważne z plątanym cząsteczką. Teza ta jest więc również zgodna z poglądem, że sama przestrzeń jest również tworzona przez splątania kwantowe. Możliwe, że tunele czasoprzestrzenne odgrywają kluczową rolę w stabilizacji czasoprzestrzeni, umożliwiając informacjom przekroczenie horyzontu zdarzeń czarnych dziur od wewnątrz na zewnątrz. Informacja, która najwyraźniej znika w pierwszej czarnej dziurze, w rzeczywistości pojawiłaby się ponownie w drugiej czarnej dziurze. Obie struktury byłyby połączone przyczynowo ze sobą tunelem czasoprzestrzennym. Dwie czarne dziury są ponownie splątane kwantowo. Ponieważ dotyczy to formy teleportacji kwantowej, wykorzystanie przejezdnych tuneli czasoprzestrzennych jako kosmicznych wehikułów czasu byłoby jednak nie do pomyślenia, ponieważ transmisja informacji tutaj nie może odbywać się z prędkością większą niż prędkość światła.
Jednak tylko transmisje prędkościami superluminalnymi mogły być używane do podróży w czasie. Ciekawi nas Twoja opinia. Co myślisz o fascynujących tunelach czasoprzestrzennych? Napisz nam w komentarzach. Dzięki za zainteresowanie. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.